Witam serdecznie ponownie na kanale Ekus TV. Jestem dzisiaj w towarzystwie jednego witam z ulubionych cowboy, Krzysztof. Krzysztofa już znacie z jednego z odcinków. Zawody tu się odbywały na Rancho Kocieczyn. Wybieramy się dzisiaj do Deja Ranch. Stajnia rekreacyjno-sportowa, bardzo przyjemna, przyjazna. Właśnie przed chwilą Krzysztof tu o tym opowiadał. Prowadzona przez sympatyczną właścicielkę, panią Aldonę. Ale jedziemy porozmawiać z Łukaszem Jarosem. Mhm. Łukasz jest tam menadżerem? Menadżerem, trenerem, tak. Zajmuje się całą stajnią, wszystkim tym. Konie trenuje, układa, startuje w zawodach reningowych. Jego teraz jest rening. Młody, ambitny chłopak. Bardzo ambitny. Skromny? Skromny. Zbieramy się. Na razie. Deja Ranch znajduje się w miejscowości Pijanów w województwie świętokrzyskim. Wraz z właścicielką panią Aldoną zapraszam Was serdecznie do wirtualnych odwiedzin tego miejsca, a w dalszej części do wysłuchania podcastu rozmowy dotyczącej treningu koni z menadżerem obiektu Łukaszem Jarosem. Stajnia, jak widać, zachwyca wysublimowanym wnętrzem. Aldona zwraca uwagę na każdy drobny detal, szczegół, a całość tworzy naprawdę nieprzeciętny klimat. Aldona to niesamowicie ciepła osoba, bardzo oddana swojej pasji. Kilka koni zawdzięcza jej życiem. Wraz z mężem odratowała srokatą klacz przed ubojnią, a oprócz tego dała dom dwóm kucykom z fundacji Viva. Deja Ranch to miejsce otwarte dla wszystkich, którzy w bardzo przyjaznej atmosferze chcą się czegoś nauczyć. A w związku z tym, że jest możliwość skorzystania z bazy noclegowej, to Aldona organizuje również obozy dla dzieci. Resztę, myślę, opowie Wam sama właścicielka, a następnie Łukasz. Także zachęcam serdecznie do obejrzenia tego odcinka. Do koni jest duża. Pamiętam, że już jako dziecko właśnie jak widziałam gdzieś konia, to już po prostu jakieś tam były emocje, że koń. I mój dziadek, wujek zajmował się też końmi, zawsze jak jechałam do nich właśnie, no to pierwsze co to było, do stajni, do koników. Marzenie mam takie, żeby wybudować dużą stajnię, na więcej koni, żeby zmieścić więcej koni, a tutaj na tej powierzchni, żeby była cała hala do jazdy. Mhm. Aha, okej, czyli chcesz się to Chciałabym też organizować zawody, mhm. Bo widzę, jak dzieciaki, chcielibyśmy zrobić właśnie jakiś taki klub jeździecki, żeby dzieciaki mogły startować w zawodach, bo fajnie, bardzo szybko się uczą, bardzo lubią Łukasza. Bardzo lubią Łukasza i z tego względu, że prowadzimy jazdy indywidualne, też dużo osób do nas przyjeżdża. Tak. Widzę, że dużo osób właśnie lubi, kocha, dzieci kochają konie. I czasem po prostu przyjeżdżają do nas osoby, żeby nie pojeździć, tylko pokazać dzieciom konika, to miejsce. No jest cicho, jest spokojnie, a wiadomo, że no koń to jest piękne, szlachetne zwierzę. Tak? I wiele nas uczy. Tak, to prawda. Spokoju, cierpliwości. Czego nauczyły ciebie? Mnie konie nauczyły przede wszystkim cierpliwości. Cierpliwości. I przez Milę tak naprawdę poznałam Darka Jarosa, jego syna. Mila była na zajeżdżeniu właśnie na ułożenie pod siodło.
I w ten sposób poznałam. No i tak to się wszystko zaczęło. Zobaczyłam tam właśnie kłotery, tą rasę kłoter i już właśnie była taka myśl, żeby takiego konia kupić, ponieważ jest to rasa bardzo spokojna koni, w rekreacji, jak i reining, zawody. Mamy ogiera. Kryjącego? Mamy ogiera, tak? Dudusia. Tak, na nim prowadzimy też jazdy, to jest, jak ja to mówię, nasz koń profesor. Aha. Jest bardzo spokojny, na nim jeżdżą dzieci. Jest Francesco, tak, urodził się 2 kwietnia, pierwszy ogierek w stajni Deja Ranch, tak, ma 4 miesiące, jest taki misiu fajny. Chociaż bardzo krótką jazdę tutaj Łukasz, tutaj trening mi zrobił, ale było warto, bardzo. Co od siebie mogę powiedzieć tak, z takich moich wrażeń i o tym, o czym rozmawialiśmy razem, że warto jest jeździć na różnych koniach. Tak, tak, tak. Bo każdy koń, uczy nas czegoś innego. To wszystko, co robimy z naszymi zwierzętami, tak, jeśli chodzi tutaj o konie, to do każdego konia podchodzimy w taki sposób, jaki wymaga dana sytuacja, tak? Jednego konia musimy pojechać mocniej nogą, mocniej ręką, drugiego konia, natomiast tak jak właśnie tutaj rozmawialiśmy, że są konie, którym wystarczy sam dotyk, tak? I wtedy nawet czasami za dużo jest tego dotyku, wodzy, dajmy na to, albo łydki, i ten koń już zaczyna inaczej z nami pracować, już zaczynają pojawiać się jakieś nerwy, stres. No, ale to są też te różne metody treningowe. Tak. Każdy trener ma swoje podejście do konia, więc dlatego warto też jeździć z wieloma trenerami, tak? Dajmy na to, ja jak byłem młody, zdarzało mi się jeździć z kilkoma fajnymi trenerami i to było tak, że na tym etapie, na którym jestem teraz, już jestem w stanie sobie ocenić, okej, co jest fajne u danego trenera, jak on fajnie jeździ, a wcześniej było coś takiego, że byłem młody, bardzo, bardzo szybko chciałem się czegoś nauczyć, bardzo szybko odnosić jakieś sukcesy i zawsze to pojechałem na trening, miałem tam kilka treningów. Mówię, super, to działa, tylko nie działa to na wszystkie konie. Do każdego konia nie możemy podejść w ten sam sposób, tylko do każdego konia musimy wiedzieć, jak podejść, tak? I przede wszystkim, jak jeździmy sobie, tak dajmy na to, treningowo, to żeby nie każdy trening był strasznie intensywny, żeby ten koń chciał z nami pracować, bo jak on będzie pracował dzień w dzień, ciężko, on po pewnym czasie albo będzie chciał pracować, zależy, dajmy na to też, jakiego mamy konia. Jeśli mamy konia, który bardzo lubi pracować, to dla niego ciężka praca będzie czymś sympatycznym, tak? Tylko nie możemy przekroczyć takiej bariery z tym zwierzakiem, że jak jest bardzo źle, a on lubi pracować i pojawiają się nerwy, kiedy mu nie wychodzi, to musimy wiedzieć, kiedy zbastować, tak? Kiedy przystopować trochę, cofnąć się delikatnie i zacząć jeszcze raz od początku, a dużo, dużo spokojniej. Trzeba mieć to wyczucie. Tak, znaczy wyczucie, jeśli chodzi o jeźdźca, to jest coś, co naprawdę otwiera nam wszystkie furtki. A ty z poziomu trenera, kiedy obserwujesz jeźdźca z koniem, potrafisz to też wyczuć, że tutaj w tym momencie odpuść, czy to jednak czuć, znaczy, tylko wyłącznie z siodła? Wydaje mi się, że widzę, kiedy ten koń jest już fajnie zebrany, kiedy można mu dać więcej luzu.
I to, co ja powtarzam, ja jeszcze nie jestem trenerem. Na to, żeby nazywać kogoś trenerem, trzeba sobie zasłużyć. Ja jestem na razie tylko i wyłącznie instruktorem jazdy konnej. Czym sobie zasłużysz na miano trenera? Znaczy, według mnie, jeśli ktoś chce być trenerem, tak, to musi się pokazywać bardzo dobrze na wszystkich zawodach, musi mieć naprawdę bardzo dużo przejechanych koni, które dobrze pokazał, i wtedy on sam sobie pisze tą renomę trenera, tak? Bo dajmy na to, jest dużo osób, które mówią, że są trenerami, a jedyne zawody, jakie są, to są jakieś zawody podwórkowe, tak? Jakiś mistrz świata za stodołą, dajmy na to. Tak? No to nie oszukujmy się, zawody jeździeckie pokazują nam, na jakim etapie jesteśmy w naszej karierze. Tak. Jesteś młody, bardzo ambitny. Z tego, co wiem, zaczynałeś od dzieciaka. Tak, zacząłem wozić się w wieku 5 lat na koniach małopolskich. Takim pierwszym koniem, na którym zacząłem jeździć, to był właśnie taki ogier małopolski. Miał na imię Hurmak. To był pierwszy koń, na którym zacząłem swoją przygodę jeździecką. To były twoje konie? To były konie mojego taty, tak? Bo wiem, że gdyby tata nie miał koni, to na pewno nie jeździłbym konno, bo nie ciągnęło mnie nigdy tak do tego. Ale że mój tata zajmował się końmi, tak, prowadził jakąś rekreację, to wyglądało to w ten sposób, że jeśli chciałem spędzić trochę czasu z tatą, nie było wyjścia, musiałem zacząć jeździć konno. I miał później... takim twoim pierwszym... No tak, moim pierwszym trenerem i jak mam być szczery, to cały czas mi daje jakieś wskazówki. Tak, ja wychodzę z założenia, że człowiek, który uważa, że nauczył się wszystkiego, nie nauczył się niczego. Bo jeździectwo jest bardzo fajną dyscypliną, bardzo fajnym sportem, Tylko zawsze, co jest fajne w tym sporcie, że nigdy nikt nie powie, że on już umie wszystko zrobić z tym koniem. Koń to żywe zwierzę. Tak, to jest coś wspaniałego, jeśli chodzi o pracę z tymi zwierzętami. Z każdym koniem jest inna historia, inna droga. Tak, w wieku chyba 13 lat pojechałem na pierwsze zawody. To było Easy Ranch. Tam pojechałem, pamiętam, że to były bardzo ciężkie zawody dla mnie, bo to były moje pierwsze starty na takich zawodach, gdzie naprawdę jak wydawało mi się, że pojadę na zawody, to będę od razu, Bóg wie jaki jeździec, tak? I bardzo szybko mnie to nauczyło pokory, za co jestem naprawdę tutaj bardzo wdzięczny mojemu tacie, że mnie wtedy wspierał. Fajnie, jak na tamte czasy pojechałem trail i horsemanship, natomiast zawsze chciałem jeździć reining, tak? I wyglądało to w ten sposób, że oba przejazdy, miałem wtedy dwa przejazdy w reiningu i obydwa przejazdy wyzerowałem i to było dla mnie coś strasznego, że na tym, na czym mi najbardziej zależało, to tam miałem niestety zero, bo raz zrobiłem o spin za dużo, a raz jak zatrzymywałem konia, dotknąłem palcami wodzy. I to było coś takiego, że no bolało, tak? Ale później właśnie był horsemanship, gdzie byłem drugi. No i pojechaliśmy na zawody później do Rolewski Ranch. No i tam właśnie udało mi się zdobyć tytuł mistrza Polski.
koniem najważniejszy jest spokój. Zawsze mi to każdy trener powtarzał, tutaj zaczynając od mojego taty, tak? Zawsze mówił, że czekaj na coś, bo dany koń może mu czegoś brakować, brakować mu czasu, brakować mu elastyczności, musisz go więcej gimnastykować i jak będzie wszystko gotowe, ten koń pozwoli ci to zrobić, tak? Więc tutaj jeśli chodzi o to, to naprawdę to mnie uczyło pokory i wydaje mi się, że na tyle też wzmocniło mój charakter, że jestem w stanie poczekać na sporo rzeczy. Fajnie, fajnie. Czyli tata bardzo dużo tutaj, duża zasługa tutaj ze strony pana Darka. Na pewno większość rzeczy zawdzięczam mojemu tacie, jeśli chodzi o konie. A co mówił tobie, jak miałeś te momenty kryzysu, kiedy tak właśnie się podłamywałeś? Zależy na jakim etapie to było, tak? Bo jeśli byłem młodym chłopakiem, to bardzo mnie wspierał, tak? Ale natomiast gdy już byłem starszy i miałem znowu jakiegoś konia i nie wychodziło mi coś i widział, że zaczynają się u mnie nerwy, to mówił mi zawsze skończ, przetraw to i wróć dopiero jak będziesz spokojny, żeby nie pojeździć właśnie w jakiś taki zły sposób, bo jak wiadomo, łatwo jest coś popsuć, trudno jest naprawić, tak? Czyli nie jest metodą dobrą tak długo jeździć tego konia, żeby wyegzekwować to, co się odbywa? Znaczy, zależy jakiego mamy konia, tak? To zależy od trenera, zależy od konia. Czasami lepiej jest odpuścić. Czasami lepiej jest odpuścić, tak? Bo dajmy na to, ten koń może być już na tyle zmęczony po jakimś okresie, że on nie jest w stanie tego fizycznie zrobić ze względu takiego, że jest już po prostu zmęczony. Więc... I psychicznie zablokowany. Tak, bo wtedy pojawiają się nerwy, stres i on owszem może to zrobić, ale zrobi to w amoku. No jak zrobi to w amoku, no to on tego nie będzie pamiętał. Czyli jednak ten spokój jest tutaj kluczem. Tak, tak, tak. Kluczem, żeby dojść do tego zwierzęcia. A jakich jeszcze trenerów miałeś? Jeździłem z panem Aleksem Jarmułą. Byłem na treningu u Adriana Motyki. Też jak podczas gdy robiłem uprawnienia instruktora jazdy konnej, tak, to też jeździłem właśnie z Adrianem. Miałem chyba kilka jazd, ale to tak sporadycznie z Łukaszem Czechowiczem, ale uważam, że to jest naprawdę super jeździec. Jeszcze miałem okazję pojeździć z Patrykiem Peszkę w Niemczech i naprawdę to są bardzo fajne osoby, które naprawdę mają bardzo fajne wyczucie konia, ci wszyscy jeźdźcy. No i oczywiście tym pierwszym trenerem, z którym pracuję cały czas, jest mój tata. A to wyczucie to zdobywa się wraz z ilością jeżdżonych koni, z czasem? Czy znaczy, to po prostu przychodzi w pewnym momencie? Są osoby, które mają wyczucie konia. Tak? Okay. Dajmy na to. Są takie, które nigdy się tego nie nauczą. I są osoby, znaczy osoby, które raczej nie będą miały wyczucia konia, to nigdy nie będą jeździły bardzo fajnie, tak? Bardzo dobrze, bo czegoś brakuje. Tak? Jeśli pojadę tego konia za mocno, no on będzie taki, mówiąc potocznie, od czapy. I to nie będzie ładnie wyglądało, tak? W każdej dyscyplinie, jeśli chodzi tutaj o western, ważne jest to, żeby ten koń ładnie się prezentował. To nie jest tak, że on idzie rozciągnięty, tylko każdy zwraca uwagę na jego ustawienie, na to, jak on chce z nami pracować. To jest. Czyli technika jedno, wyczucie drugie. Tak. Znaczy w zasadzie w samym treningu to wyczucie konia daje nam najwięcej. Pracy jest ze względu takiego, że rękoma nie jesteśmy w stanie dużo zrobić na koniu, bo jeśli zobaczymy sobie nasze proporcje, to głowa i szyja to jest 20% konia, a resztę mamy pod sobą, tak? Czyli musimy kierować naszym dosiadem, żeby ten koń dopiero ładnie szedł. Bo jedynie co mogę zrobić ręką, to delikatnie poprawić główkę, żeby nos był skierowany w kierunku, w którym idzie dany koń. Chodzi mi się hodowlą koni małopolskich. Kłotery wtedy w Polsce nie były zbyt długo. Jak wiadomo, były strasznie drogie na tamte czasy. Pamiętam, że żeby teraz kupić... No, inaczej zarabiamy może, tak to ujmijmy. Pamiętam, że na tamte czasy
żeby kupić 2 konie, sprzedaliśmy 5 naszych Małopolaków, samochód. O ja. I jeszcze... Dom zostawiliście. Tak, dom zostawiliśmy, ale pożyczaliśmy jeszcze pieniądze, żeby pozwolić sobie na te dwa konie. Pamiętam, że sytuacja w domu była dosyć napięta, bo moja mama jest osobą, która panicznie boi się koni i boi się w ogóle takich ruchów związanych z kupnem konia, bo jak wiadomo, żeby kupić konie, musimy wydać dosyć sporo. I to była inwestycja w marzenie, w coś, co niepewne jest. Tak, jeszcze, tak. Nie? Tak, co było najlepsze, że moja mama na sam początek nie wiedziała, ile te konie kosztują. Wiedziała, że są sprzedane, że jest sprzedany samochód i 5 koni. No i zawsze tata, jak to komuś opowiada, to mówi, że otarło się prawie o rozwód, ale na całe szczęście udało się. No i to tak wyglądało, że na tamte czasy, pamiętam, to były spore pieniądze, żeby kupić sobie 2 kwotery. Jeździłem na takim ogierze Minsk Gottagen. To był koń, który bardzo dużo mnie nauczył, jeśli chodzi o samowyczucie. To był naprawdę, to był koń, na którym... Był bardzo wrażliwym koniem. Tak, był bardzo wrażliwym koniem i na pewno pokazał mi, że nic nie można przyspieszyć, tylko trzeba czekać na to i przyjdzie taki czas, że on będzie gotowy. Tak? I naprawdę ten koń mnie bardzo dużo nauczył. Bardzo fajne, takie empatyczne, wyrozumiałe podejście do tych zwierząt po prostu, jako twoich takich współpracowników, można tak, powiedzieć, znaczy, partnerów. Bo to jak pracujemy z koniem, to nie możemy go skłamsić, zmieszać go z błotem, tylko musimy zrobić sobie z niego przyjaciela, tak? To przyjaciela robimy w ten sposób, że budujemy sobie dwuosobowy stad. Jesteśmy osobnikiem alfa, on jest osobnikiem gamma, tak? Czyli ja jestem delikatnie nad nim, on mnie musi szanować i dopiero jak mnie szanuje, jestem dla niego autorytetem, to mogę z nim pracować dalej, tak? Coś w tych koniach jest, to ja mówię, że to konie są jak nauk. Jak się człowiek wciągnie, jest bardzo ciężko z tego wyjść i w większości się to nie udaje. Nie wiem, czy bym na pewno chciał prowadzić swoją stajnię i żyć tylko i wyłącznie z tego. Bo zdaję sobie sprawę z tego, jaki to jest ciężki kawałek chleba. No inwestycje trzeba by tutaj na pewno... Inwestycje... A swoim nazwiskiem potem tak, i pracą, tak, którą w to tak, składasz, tak. Swoimi osiągnięciami, no nie brakowałoby tobie na pewno zainteresowanych klientów. Znaczy to, co ja mówię, że ja jeszcze nie zasługuję na to, żeby mówić o sobie, że jestem trenerem. Spotkamy się za... Może jeszcze kiedyś. Mam nadzieję, że sudóweczka mi nie odbije do głowy i cały czas będę taką samą osobą, jaką jestem teraz, tak? Że zresztą mam takie osoby przy sobie, które w odpowiednich momentach potrafią mnie przystopować, tak? Za co naprawdę jestem im bardzo, bardzo wdzięczny. Pani, jesteś świadomy takich rzeczy. No dobrze, no to pracujesz tutaj z panią Aldoną. Ile macie koni w treningu? W treningu na ten moment mamy 4 konie. Mamy kilka koni w pensjonacie. Ogólnie wszystkich koni mamy 15. W całej stajni, gdzie stajnia działa od listopada, więc to jest... Czyli w ciągu dnia zajmujesz się, no, każdego dnia, te 4 konie na pewno są jazdy. Tak, plus 4 konie prowadzisz jazdy. Prowadzę jazdy. No to tak, skupmy się teraz na tym, jak prowadzisz treningi. Jak wygląda twój proces treningowy? Czy możesz na przykład określić klientowi mniej więcej, jaki czasokres potrzebujesz na przygotowanie konia do pierwszych zawodów? Nawet jakieś tam... Nie, nigdy nie robię czegoś takiego. Z takiego względu, że jeśli powiem komuś jakieś bariery czasowe, tak, że tyle w tyle i tyle się wyrobię, no to dajmy na to, będzie czegoś brakowało. Pojawia się stres, pojawiają się nerwy. Tak? I wtedy nie mamy progresu, tylko mamy regres. A jakiś taki minimum możesz określić, czy nie? Minimum rok czasu, minimum 3 miesiące, albo czy nigdy nie zakładasz? Nigdy nie zakładam, bo każdy koń potrzebuje odpowiednią ilość czasu. To nie możemy podejść nigdy do treningu w ten sposób, że zrobię ci tego konika na zawody tam w rok, w półtorej roku. Nie ma czegoś takiego, bo to wszystko zależy od konia. Niektóre konie uczą się bardzo szybko i ten okres jest krótszy, a niektóre konie potrzebują dużo więcej czasu i ten okres wydłuża się. Ile czasu poświęcasz na tak zwany horsemanship, na budowanie jakichś relacji? Znaczy,
tutaj, jeśli chodzi o sam początek pracy z koniem, tak, to przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby stać się dla tego konia autorytetem. Jeśli ja będę dla tego zwierzaka autorytetem, to ten zwierzak będzie chciał ze mną pracować, będzie wiedział, że to, co ja mu, o co go proszę w dany moment, to będzie dla niego dobre. Jak wypracowujesz ten autorytet? Autorytet wypracowuję głównie pracą z ziemi, pracą na roadpenie. Każdy ruch tego konia, żeby był przemyślony, żeby zaczął mnie szanować. Dużo koni jest takich, które na samym początku nie szanują człowieka, mają głowę w ogóle w chmurach, nie zwracają uwagi na nas. Przynajmniej tutaj ja mam okazję pracować z takimi końmi, że większość koni ma w nosie człowieka, tak? A to niestety podczas tego musimy sobie wypracować to, że to ja jestem tutaj z przodu i ty musisz się podporządkować mi, co prawda w żadnym wypadku nie możemy robić tego siłą. Tak? A wystawiasz go czasami na próbę, biorąc na round plan konia, najpierw na przykład sam na sam, a potem dając mu gdzieś tam możliwość tego, że obserwuje, że są konie, że chciałby ich do tych koni. Czy wystawiasz go na takie próby? Wygląda to tak, że jak pracuję z końmi, nie zawsze mam czyste pastwiska, tak? Bo mamy road pen obok pastwisk, więc jeśli konie są na pastwiskach, to ten koń wtedy ma... bodziec do tego, tak, żeby się rozkojarzyć. I wtedy poświęcamy mu tyle czasu, ile to jest potrzebne. Przede wszystkim, że bywa tak czasami, że trening konia trwa bardzo krótko, a czasami przechodzi to w kilka godzin, gdzie tutaj nie mówię o jakimś galopowaniu tego konia cały czas. Dajmy na to, biorę sobie tego konia, wypuszczam go, schodzimy. Przede wszystkim cały czas ja jestem z przodu, ja jestem autorytetem dla tego konia. Później przechodzimy do boksu, zajmuję się nim, czyszczenie. Dajmy na to, był taki przypadek, że ostatnio miałem konia, który miał 3 lata i nigdy w życiu nie miał robionych kopyt. Dobrze, to wróćmy. Czyli bierzesz praca z ziemi jak najbardziej, tak długo, na ile jest to potrzebne? Tak, to nie zakładam też żadnych barier czasowych. Pracuję, dopóki nie jestem autorytetem dla tego konia. Jeśli jestem autorytetem dla tego konia, mogę przejść dalej. Jeśli on mnie nie... Autorytet i zaufanie. Tak. Zaufanie i autorytet są te dwie rzeczy, które są nam na samym początku potrzebne do pracy z koniem. A możemy trochę tak spojrzeć na twój sposób treningu na przykładzie na przykład dwóch rodzajów koni. Dostajesz konia bardzo agresywnego. Mm-hmm. Jak z nim działasz? Jakbyś tak trochę powiedział, trochę sprzedał. Znaczy, to co zauważyłem podczas swojej pracy z końmi, że ta agresja skądś się musi wziąć. I najczęściej jest to, że te konie się boją. Tak, czyli wtedy poświęcasz takiemu koniowi najwięcej czasu pielęgnując go, czyszcząc, głaszcząc. Bo jak wiadomo, jeszcze tutaj dokończę, roślinożerca raczej ucieka, nie atakuje. Czyli on musiał mieć wcześniej jakieś złe doświadczenia i dlatego skądś się to musiało pojawić. Zawsze trzeba zbadać ten przypadek, tak? I wiedzieć, co się stało, dlaczego tak jest. Znaczy, nie możemy się spytać kogoś niestety zawsze. Czyli na pewno nie idziesz taką drogą, że bierzesz go na round pen, przegonić, zmęczyć. Ale nie, bo to według mnie to jest wtedy łamanie tego konia. To jest łamanie konia. Jak najbardziej, no zgadzam się. A co w sytuacji, kiedy masz do czynienia z koniem, który jakoś, powiedzmy, wypalił się z jakiegoś powodu? Jest taki, nie chcę powiedzieć smutny, bo tak, po prostu wypali się, nie ma żadnych chęci do współpracy, nie czerpie żadnej radości z tego, stoi gdzieś tam z boku. Jak pobudzasz w nim motywację do tego, do współpracy? Znaczy, zależy o jakiej motywacji mówimy, co chcemy od konia osiągnąć, tak? Jeśli chodzi o jakieś, dajmy na to, manewry, to robię te manewry, które sprawiają mu przyjemność, gdzie widzę, że on chce to robić. To robię i później zaczynam sobie ten manewr, jadę ten manewr, przechodzę do czego innego, do czegoś też ciekawego, bo przede wszystkim musimy zainteresować tego konia naszą pracą. Zachęcić go. I robimy takie ćwiczenia, takie manewry, które są wygodne dla konia, przede wszystkim, żeby mu nie sprawić jak najwięcej dyskomfortu, tylko sprawić mu jak najwięcej komfortu i żeby chciał z nami pracować, tak? To jest to, co mówię cały czas, że ten koń musi z nami chcieć pracować. Jeśli on nie będzie chciał z nami pracować,
A jak rozpoznajesz ten moment tej chęci? Że tak, to jest jak rozpoznaję ten moment tej chęci? Dajmy na to, kiedy każe mu się obrócić na zadzie, dokładam mu wodze, dokładam mu nogę i widzę. Mhm. Czy on to okej, okay, ja wiem o co chodzi i ładnie to robi. Że on tak dołoży mu wodze, dołoży mu nogę, on na mnie spojrzy, postoi chwilę i dopiero zacznie, tak? To widzę, że nie chce tego robić. To wtedy zaczynamy zachęcać, no, tak? Pracą na małych kołach, żeby był fajniej zebrany, żeby miał podniesiony grzbiet, żeby tylnie nogi podchodziły pod kłodek, zatrzymuje się i proszę go o krok, o dwa. Nie każe mu się kręcić ileś tam obrotów, tylko robię to małymi krokami. To słowo proszę, to jest takie często używane przez instruktorów, trenerów. Bo... poproś konia. No jak mam go poprosić? No muszę go... No nie mówię koniku proszę cię, no. Tylko działam swoją nogą, działam swoją ręką, tak? Ale żeby to nie było właśnie, żeby nie przekroczyć tej bariery, że tutaj nakazuje ci, tylko nie każę ci, tylko proszę tak, cię. Tak, czyli co, tak. Zaczynamy delikatnie? Tak, delikatnie. Znaczy najważniejsze w treningu konia i w pracy z końmi jest wyczucie. Tak, to o czym rozmawialiśmy bardzo dużo, że to wyczucie nam otwiera najwięcej furtek w pracy z koniem. A bierzesz czasem swoje konie, które masz w treningu w teren? Tak na formę relaksu, czy wtedy też jest to znaczy, praca? Tak, wiem, że tereny są potrzebne, tak, bo w terenie koń odpoczywa. Ale nie zawsze mam na tyle czasu, żeby pojeździć wszystkie konie, które mam w teren. Ale jak już jedziesz, to wtedy na zasadzie... jadę raczej tam luźno, ale to nie jest takie, że jadę sobie z tempikiem, kusikiem galopnę, bo nie lubię hura galopów, że te konie chodzą w amoku jakim. Tylko jadę sobie, dajmy na to, i spoglądam, mówię, o jak fajnie, zróbmy sidepass. Robię sidepass, idę dalej, żeby on był cały czas, ja pamiętam jak to... Tak, on był z tobą, żeby go fantazja nie poniosła i nagle, hej, ja Żeby te konie były, jak my to mówimy, takimi kotami, żeby one cały czas mogą się rozglądać, ale one cały czas są czujne, cały czas czekają na twój sygnał. Mimo, że one są w terenie, to one, okej, dobra, tu Pancio zaraz może coś każdy zrobić, nie? Jedno ucho tak bardziej na mnie, żeby wiedział, że a tu ktoś na tobie siedzi i uważa. Bo często powtarzałeś to, ja się z tym zgadzam, bo już też z kilkoma trenerami rozmawiałam, że w tej chwili przyszedł taki moment w końcu, na szczęście, że rzeczywiście na arenie międzynarodowej sędziowie bardzo zwracają uwagę na to, że na to... na tą współpracę jeźdźca z koniem. Tak. Na to, że rzeczywiście, że jest to... Można odczytać, że ten koń chce to robić, tak. Że nie jest do tego przymuszany, nie był złamany tak jak mówisz, tylko on chce, czerpie z tego też jakąś satysfakcję. Już w sumie dużo powiedziałeś, ale ten moment, jak osiągnąć ten etap, ten stan. Przede wszystkim nie łamać go. Czekać na ten moment, kiedy on będzie chciał to zrobić. Ja pamiętam, jak mój tata zaczął jeździć western, i pytał się jednego trenera, jak to zrobić, co robić, żeby być dobrym jeźdźcem. Żeby wiedzieć, kiedy można pracować z koniem, jak pracować z koniem. I mu wtedy ten trener odpowiedział, jeździć. Najprostsze. Nie wychodzi mi to, nie wychodzi mi to, co mam zrobić? Jeździć. I czekać, aż robić takie ćwiczenie, które ci umożliwią zrobienie tego manewru, ale nie nakładać na niego zbyt dużej presji, bo to nie sztuka zacząć się bić z koniem, tylko sztuka, w ogóle to co mówię, że jeździectwo jest sztuką. To co widzimy, dajmy na to, jak jeżdżą jeźdźcy na arenie światowej, europejskiej. Te konie mają być w joysticku. Ja to naprawdę jest... wtedy siedzę i mówię, wow. Jak będę duży, będę chciał jeździć jak ten pan, tak? To jest coś takiego, że naprawdę bardzo dobrzy jeźdźcy bardzo fajnie jeżdżą konno. I co jest najfajniejsze, że ten jeździec nie robi nic, koń robi wszystko. I każdy powinien według mnie dążyć do tego. Żeby koń chciał z nami pracować, to jemu praca z nami musi sprawiać przyjemność, tak? Tak. Jeśli on nie będzie miał tej przyjemności, to on nie będzie chciał z nami pracować. To
po co go do czegoś zmuszać i on będzie wtedy przychodził tak samo jak my byśmy mieli pracę, którą nienawidzimy w zasadzie, tak możemy to sformułować. Idziemy tam, bo musimy, odbębnimy swoje 8 godzin i już chcemy wyjść najszybciej jak się da i zapomnieć o tym. A w pracy z koniem chodzi raczej o to, żeby zachęcić go do pracy, żeby on chciał z nami pracować, bo jeśli nie będzie chciał z nami pracować, to nigdy nie zrobimy żadnego progresu, tak. Tylko będziemy się raczej cofać, niż chodzić do przodu. A powiedz mi, ja bym przykładowo oddała tobie konia na rok, dwa, bez względu na to, tak, żebyś mógł mi powiedzieć, tak, ten koń jest gotowy, możesz go zabierać z powrotem do domu. I potem wraca do mnie, do mojej przydomowej stajenki. I ja nie mam czasu tyle, żeby codziennie tego konia jeździć. Czy to się mija z celem? Znaczy, jakie jest minimum, żeby musimy jeździć to na tym koniu, żeby kontynuować twoją pracę i to, żeby... Zależy na jakim etapie skończymy naszą pracę, współpracę, tak? Jeśli skończymy na takim etapie, że dajmy na to, dajesz mi konia do zajeżdżenia i on przyjął siodło, da się na nim pojechać, ok, stwierdzasz, że już sobie poradzę z tym koniem, wiem jak to wygląda, to ja ci nie mogę powiedzieć, że wiesz co, zostaw mi go, dobrze, ja ci mogę dać taką podpowiedź, dobrze by było, gdybyś mi go jeszcze zostawiła, żebym go pojeździł, żeby był fajny, taki kontaktowy bardziej, ale ja nikomu nigdy nic nie mogę nakazać, nie mogę ci powiedzieć, ej, dobra, musisz mi zostawić tego konia jeszcze na tyle i na tyle czasu, bo no nie można czegoś takiego robić. Podajmy na to, nie wszystkich jest stać na coś takiego, bo nie oszukujmy się, treningi koni są bardzo drogie, tak? Jeździectwo cały czas w Polsce jest sportem elitarnym. I to jest ten największy problem. I jeśli tutaj wracając do tematu tego, ile czasu powinna zjeździć, zależy na jakim etapie przerwiemy tą współpracę, tak? Jeśli ten koń przyjął jeźdźca, tak? Już da się na nim jeździć, to jeździć jak najczęściej. Na tyle, na ile pozwala ci twój czas. Co jest ważne, żeby konia nie przetrenować, bo później jak on będzie przetrenowany, to on nie będzie chciał z tobą pracować. Tylko znaleźć tyle czasu, tak samo jak ci mówiłem, że do każdego konia podchodzimy w inny sposób. Nie ma czegoś takiego, że jednego konia możemy jeździć, dajmy na to, 6 dni w tygodniu, jednego konia pojeździmy 4 dni w tygodniu. Tak? Zależy na jakim etapie on jest i ile możemy sobie pozwolić, żeby na nim pojechać. To jest według mnie taki złoty środek. Co, jakbyś tak miał naszym słuchaczom powiedzieć, to jest takie najtrudniejsze, ja przynajmniej teraz tak staram się, gdzie mogę szkolić siebie i tak dalej. Każdy trener ma swoje metody, swój styl przekazu. Jakbyś tak miał powiedzieć w kilku słowach. Najważniejszy, dosiad, nie? Dosiad to prawidłowe powodowanie koniem. Siadam na konia, jakieś kilka rzeczy, na które muszę szczególnie zwrócić uwagę. Przede wszystkim, siadając na konia, jeśli chodzi tutaj, zaczynając od dosiadu, siedzimy na koniu na 3 punktach podparcia. To są 2 kości kulszowe, 1 kość łonowa, tak? Dobrze mówię? I dbamy o naszą sylwetkę, czyli siedzimy prosto, ta sylwetka musi być dosyć elastyczna, ale nie jesteśmy gumą, tak? Staramy się siedzieć prosto, czyli głowa, bark, biodro. Pięta, żebyśmy byli w stanie przeprowadzić sobie linię prostą i właściwe działanie dosiadem, czyli odstawianie nogi, dostawianie nogi, żeby ten ruch nasz był też przemyślany, żeby tego nie było w tym co robimy żadnego chaosu, tak? Żeby ten koń wiedział, że... No, a tak konkretnie, jak te nogi trzymać? Jak te nogi trzymać? Jakbyś tak najprościej wytłumaczył, jak dziecku, jak trzymaj te nogi, no bo wiesz, no nie powiesz młodej osobie, trzymaj te nogi bez jakiegoś tam chaosu, nie? Jak ma trzymać te nogi? Czyli tak, wsiadamy na konia, siedzimy, nogi wkładamy w strzemienia, staramy się mieć śródstopie, przepraszam, na stopce strzemienia. Noga delikatnie pięta w dół, nie popadam w skrajność, że ta pięta dotyka cały czas ziemi i tutaj mamy napiętą łydkę. Tylko delikatnie, przede wszystkim staramy się siedzieć luźno i jeśli chcemy skręcić, z jednej strony sprawiamy mu komfort, z drugiej strony sprawiamy mu dyskomfort, tak? I to jest to. Czyli odstawiam, dostawiam. Można tak powiedzieć, że trzeba tak konia trochę objąć
tymi nogami? Zależy, co chcemy zrobić. Zależy, co chcemy zrobić. Jeśli jesteś już na takim etapie, że chcesz jeździć super konia w ustawieniu, tak? To ty wymagasz od siebie więcej i wymagasz od konia więcej, tak? Czyli pracuję coraz więcej swoimi nogami, żeby podnosić mu grzbiet. No właśnie. No właśnie o tym mówię. No właśnie te takie kluczowe rzeczy, czyli no to, takie objęcie. Znaczy objęcie. Tak, żeby ta łydka zawsze gdzieś tam była w kontakcie, tak? Z koniem, czy nie? Zależy, jakiego mamy koń. Bo jeśli mamy konia, który jest bardzo czuły na twoją nogę, tak, ty będziesz go jechała cały czas w łydkach, to on będzie cały czas praca. A jeśli masz takiego konika, który jest wolny, to okej, trzymaj blisko nogi. Możesz go nawet cały czas zjechać, czasami zamykając go w nogach, nie? Ale jak masz takiego konika, który jest bardzo szybki i bardzo dynamiczny, to nie dawaj mu cały czas tego sygnału. Musisz wiedzieć, ile możesz dołożyć tej nogi, nie? To jest właśnie element wyczucia już tego konia. A wydaje mi się też, że właśnie te nogi, tak jak... No tak, wyczucie. Tylko, że to jak trzymamy tego konia nogami powoduje, że w ten sposób też mamy poprawiony dosiad. Nie jest tak trochę? Głębiej tak. Siedzimy w tym siodle, tak. jak dobrze trzymamy nogi. Nie? Tak. Tylko dajmy na to, ja teraz bardzo dużo pracuję z ludźmi, którzy uczą się jeździć koni. Tak? I pracujemy głównie nad tym, żeby się rozluźnić. I dużo osób, jakbyś im powiedziała, że musisz złapać konia nogami, no to co zrobi? Chwyci go i koń udam. Tylko i ten koń, okej, dobra, co ty chcesz ode mnie, tak? Nie? To zależy na jakim etapie, dajmy na to, jest dany jeździec. Wtedy możesz wiedzieć, ile możesz wymagać od siebie, ile możesz mu, co możesz mu pozwolić robić, żeby sobie nie zrobił krzywdy, a tym bardziej zwierzakowi, na którym jeździ. Bo to jest ważne. A ostrogi? Konieczne, znaczy, czy niekonieczne? Ostroga? Po to, żeby, wiesz, tego konia rzeczywiście zebrać. Konieczne, żeby wyszedł z tej pięknej przede rady. Wszystkim ostroga to jest sprzęt, który służy do komunikacji z koniem. Tak? Ono wspiera działanie łydki, nie zastępuje. Tak? To jeśli chodzi o ostrogę, każda ostroga ma inną gwiazdkę. Znaczy nie każda ostroga. Mamy kilka, dajmy na to, ostróg i każda ostroga ma inną gwiazdkę. Jedna jest ostrzejsza, druga jest łagodniejsza. Dobieramy też ostrogę. I nie na wszystkich koniach musimy jeździć w ostrogach. Owszem, ostroga tak, bo pomaga. Tak samo jak mamy... Pomaga. Tak, pomaga. Tak samo jak mamy wozy. Wozy to też jest przyrząd, który służy do komunikacji z koniem. Tak samo jak ostroga. To nie jest coś takiego, że mamy ostrogi, założę sobie, bo to dużo osób ma coś takiego, że widzi jeźdźca w stylu western, wyobrażenie takiego osobnika. To jest kapelusz, koszula, dżinsy, potężna klamra, kowbojki i ostrogi, nie? No nie wszyscy tak wyglądają. Prawda. Znam takich, co nie, co nie przykuwają do tego uwagi w ogóle. A są znakomitymi jeźdźcami. Na przykład Tomasz Barta, nie? Tak. Przecież Tomasz jest fantastyczny. On się nie przyjmuje, on idzie na miasto do restauracji i idzie w ostrogach. Znaczy, nie ukrywam, że ja jak jestem po pracy, to nie chce mi się przebierać i... I robisz tak samo. Tak, a w samochodzie mi już tak śmierdzi koniem, że jak ktoś wsiada, to wie od razu, że pracuje w stajni. Masz bardzo fajne podejście do życia, do koni. Jestem naprawdę... Bardzo dziękuję Krzysztofowi, zaraz go tam wyściskam, że tutaj miałam możliwość przyjechać i z tobą porozmawiać, odbyć trening, w ogóle poznać, zobaczyć to miejsce i poznać ciebie. Dziękuję również. Gratuluję tej pasji, takiej, no nie chcę powiedzieć zawziętości, bo ty masz takie zdrowe podejście do tego, nie? Bardzo znaczy... zdrowe, życiowe, takie pokorne jednocześnie, i ambitne bardzo. Powiem, bo to wygląda tak, że pycha kroczy przed upadkiem. Jeśli ktoś będzie pyszny i mówił o sobie, że kim ja nie jestem, co ja potrafię, pojedź, pokaż i dopiero wtedy mów, że jesteś najlepszy. A ja jestem tylko instruktorem, ja jestem tylko nie. To co powtarzam, że na trenera trzeba zasłużyć. Zobaczycie, że ten tylko instruktor jazdy pokaże, na co go stać za
rok, dwa, może w tym roku, może w przyszłym. Zobaczymy, bardzo bym chciał, żeby było to jak najszybciej. Dzięki. Dziękuję również.